Rozdział trzeci. O ile ma nas, ciebie i mnie, łączyć prawdziwa przyjaźń w praktyce, nie tylko w teorii. To istotne. Zatrzymajmy się nad tym rozróżnieniem, bo to bardzo ważne. Wiele osób uważa Boga za swego przyjaciela, ale nie potrafi tej przyjaźni wykorzystać. W ich odczuciu jest to związek raczej luźny, a nie bliski. Wielu w ogóle nie upatruje we mnie przyjaciela. To smutne. Myślą o mnie jak o rodzicu, nie druhu. I to srogim, okrutnym, wymagającym i gniewnym rodzicu. Jestem dla nich niczym ojciec, który nie dopuszcza absolutnie żadnych potknięć w pewnych dziedzinach, na przykład w sposobie oddawania mi czci. W opinii tych ludzi nie tylko żądam od was czci, ale czci na określoną modłę. Nie wystarczy, że do mnie przychodzicie. Musicie iść dokładnie wytyczoną ścieżką. Jeśli zdarzy się wam pójść inną, jakąkolwiek inną drogą, ja odrzucę waszą miłość, będę głuchy na wasze błagania, a nawet wtrącę was do piekła. Nawet jeśli dążyłem do ciebie ze szczerym sercem, czystymi pobudkami i najlepszym rozumieniem, na jakie mogłem się zdobyć? Nawet wtedy, tak, nawet wtedy, zdaniem tych ludzi, jestem surowym rodzicem, który nie zadowoli się niczym innym niż tylko całkowitą poprawnością w waszym pojmowaniu mojej istoty. Jeśli rozumienie, jakie osiągnęliście, nie jest prawidłowe, spotka was z mojej strony kara. Choćbyś miał jak najczystsze pobudki, choćby rozpierała cię miłość do mnie, i tak ześlę na ciebie męki piekielne. Będziesz cierpiał w nieskończoność, jeśli zwrócisz się do mnie z niewłaściwym imieniem na ustach, z błędnymi poglądami w głowie. To godne ubolewania, że ludzie tak ciebie postrzegają. Przyjaciel nigdy by tak nie postąpił. Nie, nie postąpiłby. Dlatego też przyjaźń z Bogiem, na podobieństwo związku łączącego cię z twym najlepszym przyjacielem, który przyjmie wszystko ofiarowane mu z miłością, przebaczy wszystko uczynione w błędzie, tego rodzaju przyjaźń jest dla nich niepojęta. Nawet wśród tych, którzy widzą we mnie swego druha, masz rację, większość przyjaźni się ze mną na odległość. Nie łączy ich ze mną czynny związek. Jest to raczej dalekie powinowactwo, które mają nadzieję, przyda im się w razie potrzeby. Nie przyjaźń dzień w dzień, godzina w godzinę, minuta w minutę, jaką mogłaby się stać. Wyjaśniłeś mi, czego potrzeba do tego rodzaju przyjaźni z tobą. Przemiany w myśleniu i przemiany w sercu. Tego potrzeba. Przemiany w myśleniu i przemiany w sercu. I odwagi. Odwagi? Owszem, odwagi, aby odrzucić każdą ideę, każde pojęcie, każdą naukę o Bogu, który odtrąciłby ciebie. Wymaga to ogromnej śmiałości, albowiem świat nabił ci głowę właśnie takimi pojęciami, wyobrażeniami i naukami. Musisz na to wszystko spojrzeć inaczej, wbrew temu, co ci o mnie mówiono. To trudne, dla niektórych niezwykle trudne. Ale to konieczne, ponieważ nie możesz przyjaźnić się
tak naprawdę blisko, czynnie z kimś, kogo się boisz. Zatem budowanie przyjaźni z Bogiem w dużej mierze oznacza zapomnienie bojaźni Bożej. Zgrabnie powiedziane, podoba mi się. To właśnie łączyło nas przez wszystkie te lata. Bojaźń Boża. Wiem, wspomniałem o tym na początku. Od małego wpajano mi strach przed Bogiem. No i bałem się. Nawet kiedy udawało mi się z tego wydobyć, wtrącano mnie z powrotem w bojaźń. Wreszcie, już jako 19-latek, odrzuciłem gniewnego Boga moich wczesnych lat. Lecz nie dokonałem tego przez zastąpienie Go Bogiem miłości, lecz przez całkowite wykluczenie Boga z mego życia. Była to krańcowa odwrotność tego, co działo się w moim życiu 5 lat wcześniej. W wieku 14 lat bez przerwy rozmyślałem o Bogu. Uznałem, że najlepszym sposobem na uniknięcie Jego gniewu było sprawienie, aby mnie pokochał. Marzył mi się stan duchowny. Każdy widział we mnie przyszłego księdza. Siostry w szkole były pewne, że nim zostanę. Ma powołanie, mawiały. Mama też była tego pewna. Przyglądała się moim zabawom w ołtarz i odprawianiem mszy w kuchni w zaimprowizowanej komży. Inne dzieciaki zakładały ręczniki jako peleryny Supermana i skakały z krzeseł. Ja wyobrażałem sobie, że ręcznik to mój strój do mszy. I wtedy, kiedy byłem w ostatniej klasie mojej parafialnej szkoły podstawowej, ojciec za jednym zamachem ukręcił sprawie łeb. Rozmawialiśmy o tym w kuchni z mamą, kiedy nagle do środka wparował tata. Nie idziesz do żadnego seminarium, wtrącił. Żeby sobie nie myślał. Nie idę? Wyrzuciłem z siebie. Byłem zdumiony. Uważałem to za przesądzone. Nie, odparł tata bez emocji. Dlaczego? Mama siedziała w milczeniu. Bo jeszcze nie dorosłeś do tej decyzji, oświadczył ojciec. Nie masz pojęcia, na co się decydujesz. Właśnie, że mam. Postanowiłem zostać księdzem, krzyknąłem. Chcę być księdzem. Sam nie wiesz, czego chcesz, warknął tata. Jesteś jeszcze za młody, żeby wiedzieć. Och, Aleks, pozwól chłopcu spełnić swoje marzenia, odezwała się w końcu mama. Tata był nieugięty. A ty go nie zachęcaj, rozkazał i posłał mi spojrzenie, które mówiło, że nie ma już o czym dyskutować. Nie idziesz do seminarium, wybij to sobie z głowy. Wybiegłem z kuchni do ogrodu. Schroniłem się pod moim ukochanym krzakiem bzu, który rósł w narożniku i który, jak dla mnie, nie kwitł dostatecznie często, dostatecznie długo. Ale tym razem akurat był obsypany kwiatami. Pamiętam do dziś ten niesamowity, słodki zapach fioletowych kwiatów. Zanurzyłem w nich nos niczym byczek Ferdynand i rozpłakałem się. Nie po raz pierwszy ojciec bezceremonialnie stłamsił światło radości w moim życiu. Kiedyś marzyła mi się kariera pianisty. Chciałem zostać zawodowym pianistą jak Libres, pożyszcze mych chłopięcych lat. Co tydzień oglądałem jego występy w telewizji. Pochodził z Milwaukee i całe miasto nie mogło się nadziwić, że miejscowemu chłopakowi tak się powiodło. Wtedy jeszcze nie w każdym domu był telewizor, przynajmniej w Southside, robotniczej dzielnicy Milwaukee. Ale ojciec wytrzasnął skądś 12-calowy odbiornik marki Emerson z czarno-białym kineskopem, który przypominał parę nawiasów. Wpatrywałem się w ekran, urzeczony uśmiechem Libresa ozdobnymi świecznikami i upierścienionymi palcami przelatującymi po klawiaturze. Miałem znakomity słuch, ktoś kiedyś powiedział. Nie wiem, czy to prawda, ale wiem, że mogłem zasiąść przy pianinie i zagrać
Prostą melodię ze słuchu równie łatwo, jak ją zaśpiewać. Ilekroć mama brała mnie ze sobą do domu babci, rwałem się do pianina stojącego w salonie i zaczynałem brzdąkać znane melodyjki. Nie więcej niż 2 minuty zabierało mi odnalezienie właściwych nut do każdej nowej piosenki. Potem odgrywałem ją raz za razem, poruszony do głębi muzyką, jaka powstawała za dotknięciem moich palców. W tym czasie i przez wiele następnych lat darzyłem nabożną czcią mego najstarszego brata Wayne'a, który również potrafił grać na pianinie bez nut. Syn mamy z poprzedniego związku, Wayne, nie należał do ulubieńców mego taty, mówiąc oględnie. Cokolwiek podobało się Wayne'owi, tego ojciec nie znosił. Cokolwiek Wayne osiągnął, to ojciec pomniejszał. Granie na pianinie było więc dla wałkuni. Nie mogłem zrozumieć, dlaczego to powtarza. Ja uwielbiałem te rzadkie chwile w domu babci, kiedy mogłem oddawać się graniu i wszyscy widzieli, że mam niewątpliwy talent. Wtedy pewnego dnia mama dała dowód niesłychanej odwagi. Poszła gdzieś, czy zadzwoniła z ogłoszenia i kupiła stare pianino. Pamiętam, że wydała na nie $25. Było to sporo pieniędzy na początku lat 50., ponieważ ojciec wyrzucał to mamie, a ona broniła się, że nie ma prawa, bo zaoszczędziła tę sumę na codziennych sprawunkach i budżet domowy wcale na tym nie ucierpiał. Pewnie dostarczył je sprzedający, gdyż kiedy pewnego popołudnia wróciłem ze szkoły do domu, już stało. Byłem w niebo wzięty i od razu siadłem, żeby na nim pograć. Niebawem pianino to stało się moim najbliższym druhem. Byłem pewnie jedynym 10-latkiem w całej dzielnicy, którego nie trzeba było prośbami i groźbami zapędzać do ćwiczenia na pianinie. Mnie nie można było od niego oderwać. Nie tylko podłapywałem melodie na lewo i na prawo, lecz sam je wymyślałem. Odnajdywanie piosenek w głębi duszy i wydobywanie ich z klawiatury przyprawiało mnie o dreszcz podniecenia. Nieporównanych wrażeń dostarczały mi chwile, kiedy wracałem ze szkoły lub z placu zabaw i siadałem przed pianinem. Ojciec nie podzielał mojego entuzjazmu. Przestań walić w te cholerne klawisze! Tak chyba to ujmował. Ale ja rozkochałem się w muzyce i swej umiejętności tworzenia jej. Na całego roiłem sobie, że zostanę wielkim pianistą. Lecz pewnego letniego poranka wyrwał mnie ze snu okropny hałas. Szybko się ubrałem i zbiegłem na dół, żeby zobaczyć, co do jasnej anielki się dzieje. Tata rozbierał pianino na części. Właściwie rozdzierał je. Dosłownie. Walił od środka młotem kowalskim, potem rozrywał łomem, aż drewno wygięło się i pękło ze straszliwym trzaskiem. Zamurowało mnie. Byłem zdruzgotany. Łzy spływały mi po policzkach. Niemy szloch, jaki wstrząsał moim ciałem, nie uszedł uwagi mego brata. Nie mógł przepuścić takiej okazji. Nil to Beksa! Ojciec oderwał się na chwilę od pracy. Nie bądź mazgajem, powiedział. Ten klamot zabierał za dużo miejsca. Trzeba było to stąd usunąć. Okręciłem się na pięcie, pognałem do swego pokoju, trzasnąłem drzwiami, w moim domu nie puszczano tego płazem, i rzuciłem się na łóżko. Pamiętam, jak łkałem, dosłownie łkałem. Nie, nie! Jak gdyby te żałosne zawodzenia mogły ocalić mojego najlepszego przyjaciela. Ale odgłosy walenia i rozrywania nie ustawały. W zapiekłym rozgoryczeniu nakryłem głowę poduszką. Ten ból towarzyszy mi po dziś dzień. Do tej chwili, kiedy przez resztę dnia nie wychylałem nosa z mojego pokoju, ojciec udawał, że tego nie zauważa. Ale kiedy nie ruszyłem się z łóżka, przez kolejne 3 dni coraz bardziej się jeżył.
Słyszałem, jak sprzecza się z mamą, która nosiła mi do pokoju jedzenie. Jeśli chciałem jeść, mogłem zejść na dół, do stołu, tak jak wszyscy. A jeśli zejdę, to żadnych dąsów. W tym domu nie dopuszczano grobowych min, a przynajmniej z powodu decyzji podjętych przez ojca. Obnoszenie się ze swym niezadowoleniem tata brał za oznakę otwartego buntu, a on tego nie tolerował. W naszym domu nie tylko zgadzano się na dominację ojca, zgadzano się na nią z uśmiechem na twarzy. Jak nie przestaniesz płakać, to pójdę na górę i dam ci prawdziwy powód do płaczu, ryczał z dołu. I nie były to czcze pogróżki. Lecz kiedy nawet wstrzymanie posiłków nie poskutkowało, musiał zdać sobie sprawę, że przekroczył granicę, której nawet on nie powinien przekroczyć. Tata nie był, powinienem to zaznaczyć, człowiekiem bez serca. Po prostu przywykł stawiać na swoim. Przyzwyczaił się do tego, że nikt mu się nie sprzeciwia i nie bawi się w ceregiele, kiedy ogłaszał i wprowadzał w czyn swe postanowienia. W tych czasach ojciec rodziny był w domu szefem, a mój tata nie lubił przejawów niesubordynacji. Nie było mu więc łatwo przyjść do mnie w końcu i zapukać do drzwi, co oznaczało prośbę o wpuszczenie do środka. Mogłem się tylko domyślać, że matka jakoś go urobiła. Tu tata, oznajmił. No jakbym nie wiedział i jakby on nie wiedział, że ja wiem. Chciałbym z tobą porozmawiać. Nigdy więcej nie zdobył się wobec mnie na tak zbliżony do przeprosin gest. Dobrze, zgodziłem się i wszedł do środka. Rozmawialiśmy długo. On przysiadł na skraju łóżka, a ja oparłem się o szczyt. Rzadko zdarzały nam się tak udane rozmowy jak ta. Wyznał mi, że choć wiedział, jaką przyjemność sprawia mi granie na pianinie, nie zdawał sobie sprawy, jak wielkie ma to dla mnie znaczenie. Powiedział, że chodziło mu tylko o zrobienie miejsca w salonie, aby postawić przy ścianie kanapę, ponieważ kupowaliśmy nowe meble. Potem oświadczył coś, czego nigdy nie zapomnę. Sprawimy ci nowe pianino, szpinet, który zmieści się w twojej sypialni. Z przejęcia aż mnie zatkało. Powiedział, że zacznie odkładać pieniądze i że ani się obejrzę, jak dostanę nowe pianino. Uściskałem go mocno. Rozumiał mnie. Wszystko znów będzie dobrze. Zszedłem na dół na obiad. Mijały tygodnie i nic. Pewnie czeka na moje urodziny, pomyślałem sobie. Przyszedł dzień moich urodzin. 10 września, a pianina jak nie było, tak nie było. To nic, pocieszałem się. Dostanę jednak gwiazdkę. Kiedy zbliża się grudzień, zacząłem wstrzymywać oddech. Wyczekiwanie było prawie ponad moje siły. Tak jak niesamowity zawód, kiedy obiecany szpinet nie pojawił się. Upłynęły kolejne tygodnie, miesiące. Nie pamiętam, kiedy dokładnie uzmysłowiłem sobie, że ojciec wcale nie dotrzyma danego mi słowa. Wiem za to, że dopiero kiedy stuknęła mi 30, pojąłem, że pewnie nigdy nie zamierzał. Obiecałem mojej najstarszej córce coś, co jak wiedziałem, pozostanie jedynie pustą obietnicą. Miał sprawić, żeby przestała płakać. Miało wydobyć ją z przygnębienia spowodowanego nie pamiętam już czym. Nie mogę sobie nawet przypomnieć, czego dotyczyła ta obietnica. Pamiętam tylko, że powiedziałem coś, żeby ją uspokoić. Zadziałało. Objęła mnie swymi ramionkami i zawołała: jesteś najlepszym tatusiem pod słońcem. I tak grzechy ojca przeszły na syna. Długo trwała ta opowieść. Przepraszam, ja tylko... Ależ nie, ja nie narzekam.
Dzielę się spostrzeżeniem. Chciałem po prostu podkreślić, że to znaczenie najwyraźniej stało się dla ciebie bardzo ważne. Jest nadal. I jaką naukę z niego wyciągnąłeś? Nigdy nie składać obietnic, których nie zamierzam dotrzymać, zwłaszcza swoim dzieciom. To wszystko? Nigdy nie wykorzystywać swojej wiedzy o tym, czego pragnie druga strona, jako narzędzia manipulacji w celu uzyskania czegoś, czego pragnę ja. Ale ludzie bez przerwy prowadzą handel wymienny. Stanowi on podstawę waszej gospodarki i większości stosunków społecznych. Owszem, ale istnieje coś takiego jako handel uczciwy. I jest też manipulacja. Na czym polega różnica? Uczciwy handel to prosta i jasna transakcja. Ty masz coś, co ja chcę, ja mam coś, co ty chcesz. Zgadzamy się, że wartość tych rzeczy jest mniej więcej równa, więc się wymieniamy. Sprawa jest czysta. Lecz mamy też wyzysk. Występuje wtedy, gdy ja mam coś, czego ty pragniesz, ty masz coś, czego pragnę ja, ale wartość tych rzeczy nie jest jednakowa. Ale i tak handlujemy ze sobą, bo jedna ze stron ma nóż na gardle i za wszelką cenę musi zdobyć to, co drugi ma do zaoferowania. Tak postępują międzynarodowe korporacje, kiedy proponują stawkę 74 centy za godzinę pracy w Malezji, Indonezji czy na Tajwanie. One nazywają to stwarzaniem miejsc pracy, ale to czysty i jawny wyzysk. Wreszcie dochodzimy do manipulacji. Występuje wtedy, gdy ja nie mam nawet zamiaru dawać tobie, co oferuję. Na ogół robi się to bezwiednie. Nie jest to chwalebne. Ale najgorsze przypadki to takie, kiedy mamy pełną świadomość tego, że składamy puste obietnice. To gra na zwłokę, zabieg obliczony na uciszenie drugiej strony, udobruchanie jej tu i teraz. To kłamstwo i to najpodlejszego rodzaju, ponieważ uśmierza ranę, która po czasie pęknie na nowo i to mocniej. Znakomicie. Coraz lepiej rozumiesz, co to znaczy zachować wewnętrzną uczciwość. Bez niej upadnie każdy twór, choćby był jak najbardziej wyszukany. Ustrój nie utrzyma się, jeśli zawiedzie jego wewnętrzna uczciwość. Zważywszy na to, dokąd, jak powiadasz, pragniesz zajść w swoim życiu, tak trzymaj. Ale czego jeszcze się nauczyłeś? No nie wiem. Czy masz coś konkretnego na myśli? Liczyłem na to, że wspomnisz coś o cierpiętnictwie. Przypomnisz prawdę o tym, że nie ma ofiar i oprawców. A, to o to chodziło. Właśnie o to. Może przekażesz teraz i tutaj wszystko, co wiesz na ten temat? Jesteś przecież nauczycielem, posłańcem. Nie ma podziału na dręczonych i dręczycieli. Nie istnieją dobre charaktery i czarne charaktery. Bóg stworzył samą doskonałość. Każda dusza jest idealna, piękna i czysta. Niemniej w stanie amnezji, w jakiej przybywają tu na ziemi, doskonałe twory Boga mogą czynić rzeczy dalekie od doskonałości. Rzeczy, które w naszej ocenie są dalekie od doskonałości. Lecz cokolwiek dzieje się w życiu, ma swój idealny powód. W Bożym świecie nie ma miejsca na pomyłkę i na przypadek. Każdy, kto do ciebie przybywa, niesie dla ciebie jakiś dar. Wspaniale. Tak jest w rzeczy samej.
Mimo to dla wielu trudne do przełknięcia. Wiem, że wyłożyłeś to jasno w rozmowach z Bogiem, ale niektórym nadal ciężko się z tym pogodzić. Z czasem wszystko się rozjaśni. Kto prawdziwie dąży do zrozumienia tej prawdy, pojmie ją. Zapoznanie się z przypowieścią o duszyczce i słońcu z pewnością w tym pomoże, podobnie jak ponowne przeczytanie trylogii Rozmów z Bogiem. Tak, a sądząc po tym, jakie otrzymujesz listy, przydałoby się to wielu ludziom. Chwileczkę, przyglądałeś moją pocztę? Proszę, Neil. Tak? Jak myślisz, czy są jakieś sprawy w twoim życiu, o których nic mi nie wiadomo? Chyba nie, ale nie lubię o tym myśleć. Dlaczego? Ponieważ są rzeczy, którymi raczej nie mogę się pochwalić. Więc? Więc na myśl, że ty o tym wszystkim wiesz, robi mi się trochę nieswojo. Pomóż mi to zrozumieć. Zwierzałeś się z nich swoim najlepszym przyjaciołom. Do późna w nocy prowadziłeś rozmowy z kochankami, w których wyjawiałeś niektóre sprawy. To co innego. Dlaczego? Kochanka czy przyjaciel to nie to, co Bóg. Inaczej, kiedy wie o tym kochanka czy przyjaciel, inaczej, kiedy wie o tym Bóg. Na czym polega różnica? Kochanka czy przyjaciel ciebie nie osądzi, nie ukaże. Powiem ci coś, czego nie będzie ci miło słyszeć. Twoje kochanki, twoi przyjaciele przez wszystkie te lata byli tobie surowszym sędzią niż ja. W gruncie rzeczy ja nigdy nie osądzam. No, teraz jeszcze nie, ale w dzień sądu. I znów ta sama śpiewka. W porządku, ale chcę to jeszcze raz usłyszeć. Nie ma czegoś takiego jak sąd ostateczny. Ani żadnego potępienia i kary. Żadnego. Z wyjątkiem tego, jakie sam sobie zgotujesz. Mimo to myśl, że jest ci znane każde słowo, każdy czyn. Zapominasz o myśli. Zgoda. Każda myśl, słowo, czyn nie jest mi w smak. Wolałbym, żeby było inaczej. Wiem. Temu ma służyć ta książka. Pokazać, jak zaprzyjaźnić się z Bogiem. Wiem. I uważam, że teraz panuje między nami przyjaźń. Czuję to od dłuższego czasu. Tylko, że... Co? Tylko, że co? Raz po raz popadam w stare nawyki i czasami trudno mi tak sobie ciebie przedstawić. Nadal myślę o tobie jak o Bogu. To dobrze, bo ja jestem Bogiem. Tak. I w tym sęk. Czasami nie potrafię jednocześnie myśleć o tobie jak o Bogu i przyjacielu. Nie potrafię wymówić tych słów jednym tchem. To smutne, bo te słowa idą w parze. Wiem, wiem. Wciąż mi to powtarzasz. Czego potrzeba, aby między nami zawiązała się prawdziwa przyjaźń? Nieudawana? Nie jestem pewny. Tyle to wiem, ale gdybyś sądził, że jesteś pewny, jak brzmiałaby twoja odpowiedź? Chyba musiałbym mieć do ciebie zaufanie.
dobry początek. I jeszcze chyba musiałbym ciebie kochać. Znakomicie. Idź dalej. Dalej? Zgadza się. Nie wiem, co jeszcze mam powiedzieć. Co jeszcze łączy cię z przyjaciółmi, poza zaufaniem i miłością? Myślę, że starałbym się często przebywać w ich towarzystwie. Dobrze. Dalej? Sądzę, że starałbym się służyć im pomocą. Aby zdobyć ich przyjaźń? Nie, dlatego że jestem ich przyjacielem. Wybornie. Co jeszcze? No, nie mam pojęcia. Oczekujesz pomocy od nich? Staram się ograniczać swoje wymagania wobec nich. Dlaczego? Ponieważ nie chcę ich utracić. Uważasz, że przyjaciół można zatrzymać, nie prosząc ich o nich? Tak mi się wydaje. Przynajmniej tak mnie uczono. Przyjaciół najszybciej się traci przez narzucanie się im. Nie. W ten sposób najszybciej się przekonasz, kto jest twoim przyjacielem. Być może. Żadne być może. Na pewno. Przyjacielem jest ten, kto nigdy niczego nie odbierze jako narzucanie się z twojej strony. Cała reszta to tylko znajomi. Niech mnie ustalasz surowe reguły. To nie moje reguły. Sami je wymyśliliście. Po prostu o nich zapomnieliście. Dlatego macie mylne wyobrażenie o przyjaźni. Z prawdziwej przyjaźni należy robić użytek. To nie to, co droga porcelana, której nigdy się nie używa, bo się potłucze. Prawdziwa przyjaźń przypomina arkorok. Nie pęknie, choćbyś nie wiem, ile razy z niej korzystał. Do tego trzeba dojrzeć. To prawda. I w tym cały problem. Dlatego przyjaźń między nami nie działała jak należy. Jak to przezwyciężyć? Musisz dostrzec prawdę o wszelkich stosunkach wzajemnych. Musisz zrozumieć zasady, w oparciu o które wszystko działa, i powody, dla których ludzie postępują tak, a nie inaczej. Musisz nabrać jasności co do pewnych podstawowych prawideł życia. Takie zadanie ma do spełnienia ta książka. Ja ci w tym pomogę. Ale całkowicie odbiegliśmy od tematu. Mówiłeś o tym, że nie ma podziału na ofiary i oprawców. Nie odbiegliśmy. To należy do przedmiotu naszych rozważań. Nie chwytam tego. Cierpliwości. Zaraz zrozumiesz. Zgoda. Zatem jak mam zbudować prawdziwą przyjaźń z Bogiem? Postępuj dokładnie tak samo, jak w ramach przyjaźni z drugim człowiekiem. Mam tobie ufać? Ufaj mi. Mam ciebie kochać. Kochaj mnie. Mam często z tobą przebywać. Zgadza się. Zapraszaj mnie do siebie nawet na długo. Mam wyświadczać ci przysługi, chociaż nie mam zielonego pojęcia, co takiego ja mógłbym zrobić dla ciebie. Mnóstwo. Wierz mi, całe mnóstwo. W porządku. I ostatnia rzecz. Pozwalać tobie wyświadczać mi przysługi. Nie tylko pozwalać.
prosić, wymagać, nakazywać. Nakazywać tobie? Nakazywać mi. Ciężko mi będzie. Nawet nie mogę sobie tego wyobrazić. I na tym polega cały problem, mój przyjacielu. I na tym polega cały problem.